tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jaki lekarz jest uprawniony do badań kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Powtarzam jeszcze raz, kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Problem jest o tyle ciekawy, że do 2013 roku z powodu wyjątkowo kiepskiego prawa różne komendy policji z całej Polski różnie sobie interpretowały, kto może badać, na jaki okres, jakie orzeczenia wystawiać. Podobno mógł badać każdy lekarz, nawet psycholodzy. Tak przy okazji, tym nowym aktom prawnym też jest daleko do jakiejś doskonałości. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia, który tak nie chwaląc się przebadał chyba najwięcej pracowników zabezpieczenia technicznego na Dolnym Śląsku. I zacznę od sięgnięcia do obowiązujących obecnie rok 2014 aktów prawnych. I w najnowszym brzmieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, rozdziale 5 mówiącym o wymaganiach kwalifikacyjnych pracowników ochrony, znajdziesz artykuł 27, który Ci częściowo zacytuję. I ustęp 1 tegoż to artykułu 27. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego uprawnia do wykonywania czynności, o których mowa w artykule 3 punkt 2, czyli musisz sobie sięgnąć do ustawy, bo nie wiem, co to są za czynności. Na listę kwalifikowanych, ustęp 2. Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która ukończyła 18 lat, spełnia wymogi, o których mowa w artykule 26 ustęp 3 punkt 1 oraz od 4 do 6. I dochodzimy w końcu do punktu 3, kluczowego dla badań lekarskich, czyli ta osoba musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pracy, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu 229, paragraf 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku, czyli kodeks pracy, i tutaj jest dziennik ustaw, bla 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 bla. Czyli tak przekładając to na język polski, generalnie do wystawiania orzeczeń dla kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest to lekarz uprawniony do badań profilaktycznych, czyli jest to lekarz medycyny pracy. Tak muszę wrzucić łyżkę dziegdziu do tej beczki miodu. Nie za bardzo z tych aktów prawnych wynika, jak ma wyglądać wzór tegoż to orzeczenia. Być może będzie akceptowane orzeczenie z kodeksu pracy z jakimś powołaniem się tutaj na ten artykuł 27 ustęp 2 punkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia. Oczywiście dla bezpieczeństwa zrobiłbym formułkę o posiadaniu zdolności fizycznej i psychicznej, a nie tak jak jest na orzeczeniu, formułkę o braku przeciwwskazań zdrowotnych, czyli tam jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, a tutaj jest posiadanie czegoś, czyli tejże zdolności fizycznej i psychicznej, czego Ci serdecznie życzę, jeżeli masz być takim kwalifikowanym pracownikiem ochrony lub już nim jesteś. Wszystko jak zwykle wyjdzie w praniu. Ja idę tak pragmatycznie, wystawiam takie orzeczenia, jakie chce policja, nie dyskutuję z tym, często się różnią, nie są one zgodne z moimi interpretacjami, ale jak sobie chcą wziąć, jak im to pasuje, niech sobie biorą. Także nie zamierzam się z nikim prawdować, ponieważ najważniejsze jest dla mnie to, abyś Ty, jak do mnie przyjdziesz na badania, dostał takie orzeczenie, z którym od razu idziesz na policję, jest krótko i na temat, a nie wracanie do mnie i poprawianie. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz oczywiście coś ciekawego w temacie Twoich badań na kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, koniecznie zamieść to poniżej filmu. Jakie Ci wydano orzeczenie, jaki lekarz, czy musiałeś się wracać z tej policji, czy wszystko, że tak powiem, poszło gładko. Jeżeli Ci się to wideo spodobało, daj lajka, daj kciuka.
Jak rozwiązało Ci jakiś problem, oczywiście podziel się z nim na swoim jakimś branżowym forum, portalu społecznościowym, Facebooku. No, jeżeli znasz kod HTML, wklej ten filmik na swoją stronę internetową. Oczywiście, jeżeli chcesz więcej takich materiałów, zostań subskrybentem mojego kanału YouTube, Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś po mojej prawej, po Twojej lewej stronie są linki subskrypcji. Co tydzień staram się udostępnić jakiś nowy filmik z badań medycyny pracy. Także na tym kończę. Do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No, jeżeli już jesteś takim pasjonatem mojej twórczości, najwięcej dyskusji na temat ochroniarzy, licencjonowanych pracowników ochrony czy zabezpieczenia technicznego znajdziesz na moim blogu badania-lekarza-medycyny-pracy.com i tam też Cię do tego serdecznie zapraszam. Także jeszcze raz bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.